słynną parę walczących dinozaurów, protoceratopsa i velociraptora. Sama formacja diadochca znajdowała się na terenach dzisiejszej pustyni Gobi i znajdowała się mniej więcej tutaj. Tam znajdowała się półpustynia, gdzie popularnymi roślinami, które jednak były rzadkie, to były rośliny iglaste z gatunku Radicstes. Tu teraz widzicie korzenie tej rośliny. Poza nią istniały tam jeszcze prawdopodobnie krzewy i palmy typowe dla półpustyni. Oczywiście rosły tam, gdzie oazy, które mogą wyglądać tak. Jednak to było jedno z nielicznych zjawisk, ale były jeszcze zazwyczaj krótkotrwałe, no ale obecnie dzięki sedymentacji rzecznej UK Tolgot. Niska ilość roślin, klimat oraz mała paleoróżnorodność spowodowały reset środowiska oraz brak dużych zwierząt w przeciwieństwie do późniejszej formacji Nemekt. Oto lista fauny formacji diadochta, oczywiście bez szywui. Płaz gobiaktys, krokodylomorf, gobiozuchusz, jaszczurka estesia, saki, azjaterium, katops batar, nemekt batar, zalambdalestes, inny alvarez, zaurit, kolkwa, inne dinozaury to ankylozaury, pinok.